Hej, z tej strony Bachwus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z GTA Online o tematyce Halloween. Rockstar naprawdę w tym roku się postarał i mam mnóstwo rzeczy wam do zaprezentowania, dlatego powstaje oczywiście kolejny materiał. Łapka w górę, subik, to są rzeczy mile widziane, jeżeli film ci się oczywiście spodoba. A teraz zaczynamy. Cały materiał będzie skupiony na lokalizacjach różnych eventów, które nam Rockstar właśnie w tym roku dał. Będzie informacja. Na początku o samochodzie widmo, następnie porozmawiamy sobie o oprawcach i powiem wam właśnie, gdzie oni się respią, jakie warunki trzeba spełnić. I na końcu materiału jeszcze wam pokażę, gdzie będzie się respić w kolejnych dniach statek UFO. A więc zaczynamy od samochodu widmo. Warunki, które musimy spełnić, są dokładnie takie. Musimy być przynajmniej 16 minut na sesji. Jeżeli będziesz krócej, samochód się nie będzie respił. Kolejna rzecz jest taka, że musisz być na sesji z przynajmniej jednym innym graczem. Jeżeli jesteś na solo sesji, pojazd widmo się nie zrespi. I tutaj warto sobie podkreślić, że może być to sesja dla zaproszonych, może być publik, może być ekipy. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, abyś był na sesji przynajmniej z jedną osobą. I najlepiej z jedną, jeżeli chcesz ten pojazd zrespić, ponieważ im więcej osób jest na sesji, tym mniejsza szansa jest, że akurat gra wybierze ciebie, żeby ten pojazd na tobie zrespić. Więc jeżeli chcesz go spotkać, im mniej osób na sesji, tym lepiej. Podczas poszukiwań musisz korzystać ze zwykłego pojazdu. Więc odpadają helikoptery, samoloty, a szczególnie opresory, deluxo jakieś, tego typu sprawy. Musi być to zwykły pojazd, czyli po prostu zwykły samochód albo zwykły motocykl. To warto podkreślić, bo motocyklem jest też opresor, ale opresor się nie nadaje. Zwykłe pojazdy, tylko i wyłącznie. No i jest ostatnia rzecz, godzina między 21 a 5, czyli ten pojazd respi się tylko i wyłącznie w nocy. Jeżeli chodzi o miejsca, w których ten pojazd się respi, to zaznaczyłem wam na mapce właśnie te miejsca, czyli po prostu wszędzie, tak jest. Ten pojazd może respić się w mieście, może respić się poza miastem, Paleto, Sandy, środek miasta, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Pojazd respi się niezależnie od tego, gdzie jesteście, no chyba że jesteście w górach i nie ma żadnego podjazdu, no to raczej nie. Trzymajcie się raczej tych głównych dróg, takich, po których jeżdżą normalni NPC. No i teraz jest taka akcja, że ten pojazd działa w ten sposób. Jak jesteście w pojeździe, to po prostu ten samochód może zaćpić się za wami, przed wami, obok, gdziekolwiek. I po prostu, kiedy się zrespi, będzie za wami jechał. Będzie jechał normalnie, jak zwykły samochód, co prawda bez kierowcy, ale będzie jechał i was śledził. I będzie czekał na to, aż ty wysiądziesz z swojego pojazdu. Jeżeli wysiądziesz, to pojazd nagle zaczyna płonąć i próbuje cię przejechać. Jeżeli mu się to uda, znika. Oczywiście możecie się przed tym bronić, możecie uciekać, możecie też sami go zaatakować, pada na jedną rakietę, więc nie jest zbytnio wytrzymały, ale to nie o to chodzi. Jeżeli wam się zrespi, no to możesz się po prostu z nim pobawić i próbować uciec. Polecam takie podejście. Oczywiście event z tym samochodem będzie aktywny przez cały czas, kiedy mamy aktywne Halloween w GTA Online. Tak samo jak oprawcy. Teraz sobie do nich przejdziemy. Tutaj gra właśnie po polsku nazywa ich oprawcami. Ja na nich mówię klauni mordercy, chociaż nie każdy jest klaunem. Ale no cóż, po prostu nazwy są nieważne. Przejdźmy do wymagań. Tak jak w przypadku samochodu widmo, musisz być przynajmniej 16 minut na jednej sesji. Jeżeli ją zmienisz, to oczywiście musisz na kolejnej sesji będziesz musiał znowu zaczekać te 16 minut, żeby brać udział w tym evencie. Dalej, tak samo jak w przypadku samochodu widmo, też dwie osoby na sesji są potrzebne. Sesja publiczna, sesja dla zaproszonych, ekipy, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Także musisz używać zwykłego pojazdu, albo oczywiście chodzić z buta, ale pojazdem będzie prościej oczywiście. Godzina także między 21 a 5. I ostatnia rzecz, tutaj jest to nowość, tego w przypadku samochodu widmo nie mieliśmy, czyli po prostu musimy być w odpowiedniej lokalizacji. A wszystko to dlatego, że oprawca nie jest jeden, jest ich czterech. Pierwszy z nich respi się w mieście. Dokładnie tutaj na mapce macie zaznaczoną lokalizację. Jest to pierwszy oprawca, który jest klaunem. I właśnie prezentuje się on w ten oto sposób, biega sobie z maczetą. Wytrzymuje oczywiście mnóstwo pocisków, ale jak najbardziej jest możliwy do ubicia, na przykład za pomocą kamiennego toporka. Przeważnie wszyscy padają na jeden strzał, akurat on wytrzymuje aż 3, więc sporo. Kolejnym oprawcą jest Psychol.
Możemy go spotkać w tych górnych częściach miasta, powiedzmy, ale jest też opcja, że zrespi nam się na przykład koło winnicy. I ja najczęściej właśnie tam go spotykałem. Biega z bardzo dziwną maską, a w rękach trzyma oczywiście baseballa. I wytrzymuje mnóstwo pocisków, jak to ma oprawca w zwyczaju. Przechodzimy sobie do kolejnego oprawcy, tym razem jest to kierowca. I on jest bardzo specyficzny, ale najpierw pogadajmy sobie o lokalizacjach. Jak widać, możemy go spotkać w mieście, w okolicy Areny Wojny, ale respi się on także na tej budowie, torze wyścigowym, terenowym, cokolwiek to jest, ale każdy z was wie, o czym mówię. A jak nie, no to właśnie od tego jest mapa, żeby każdy wiedział, o czym mówię. Ten oprawca jest moim zdaniem najciekawszy z tych wszystkich, ponieważ zobaczcie, że on może się po prostu na naszych oczach zacząć palić. Jemu to oczywiście obrażeń nie zadaje, ale na nas robi to oczywiście ogromne wrażenie. No i nadszedł czas na ostatniego oprawcę. Jest to Sack Slasher. Tego się na polski przetłumaczyć już chyba nie da. No dobra, spróbuję. Oprawca w worku. Dobra, zostawiam przy Sack Slasher. Respi się on, jak widać, w górnych częściach naszej mapy. Zahacza o Sandy Shores, a potem leci aż do Paleto Bay. I tam moim zdaniem najprościej go znaleźć. Jak sama nazwa mówi, przypominam, oprawca w worku. Gościu biega w worku. Dla jasności, nie ma tego worka na nogach i skacze, tylko ma ten worek na łbie. Stąd jest jego nazwa. No i tyle, jeżeli chodzi o oprawców. Więc mamy ten temacik już załatwiony. Życzę wam powodzenia w poszukiwaniach, a teraz przechodzimy sobie do UFO. Z UFO jest o tyle spoko, że UFO respi się zawsze. O 22 pojawia się, a o 4 w nocy znika. I teraz na filmiku macie dokładne lokalizacje pokazane, gdzie te UFO będzie się respić w następnych dniach. Bo właśnie codziennie jest inna lokalizacja. I warto sobie zauważyć, że to jest drugi etap, powiedzmy, tego całego eventu. Najprawdopodobniej będzie jeszcze trzeci. I w pierwszym etapie było w Paleto i okolicach. Teraz zauważcie, że te lokacje, które teraz się pojawiają, są one po prostu coraz bliżej miasta. Więc może w etapie trzecim będzie jakiś wielki finał i zobaczymy UFO w środku miasta. To jest tylko i wyłącznie teoria na podstawie tego, co zauważyłem, czyli po prostu tego, że te lokacje są naprawdę blisko miasta. No i proszę państwa, to tyle. Jeżeli chodzi o ten materiał, dajcie znać, co wy uważacie o tych eventach, które nam Rockstar przygotował. Zostawcie oczywiście lajka, jeżeli pomogłem. Ja się żegnam. Siema, dobra, cześć. Elo!